W tym filmie zaprezentuję grawerkę laserową firmy Longer. Będą też przykłady grawerowania i cięcia. Zapraszam do oglądania. Grawerka laserowa przychodzi do nas w takiej oto paczce. Symbol lasera to Longer RAY5. Mamy tu sporo elementów, które musimy samodzielnie zmontować. Deklaracja zgodności z normami europejskimi. Do zestawu dołączona jest papierowa skrócona instrukcja obsługi. Producent dołączył też kartę pamięci SD, na której są instrukcje szczegółowe, a także poradniki wideo, dzięki czemu złożenie całego urządzenia w całość nie będzie stanowiło żadnego problemu. Pokażę pokrótce, jak taki montaż przebiega. Zaczynamy od połączenia ze sobą elementów ramy. Obszar grawerowania to 400x400 mm. Wkładamy zmontowaną już przez producenta oś X na ramę. Przykręcamy do ramy skrzynkę sterowniczą oraz nóżki. Do lewego boku ramy przykręcamy ogranicznik. Montujemy po obu stronach ramy zębate paski napędowe. Przed dokręceniem śruby lekko je naciągamy. Montaż głowicy. I ostatni element, podłączenie przewodów. Thank you.
Do wyznaczenia odpowiedniej odległości głowicy od materiału obrabianego służy 3-centymetrowy walec. Czynność tę wykonujemy przed każdym grawerowaniem, zwłaszcza wtedy, kiedy nam zmienia się grubość materiału grawerowanego lub ciętego. Grawerować możemy bez konieczności podłączenia do komputera. Trzeba jednak wcześniej przygotować plik z G-kodem i zapisać go na karcie pamięci. Ekran jest dotykowy, możemy sterować głowicą lasera bez konieczności podłączenia do komputera. Z poziomu ekranu możemy wybrać plik, który chcemy wygrawerować. Laser możemy też podłączyć do domowej sieci Wi-Fi i sterować z poziomu smartfona lub komputera bezprzewodowo. A oto efekt końcowy grawerowania pliku testowego przygotowanego przez producenta. A tak wygląda sterowanie za pomocą smartfona po połączeniu grawerki z domową siecią Wi-Fi. Mamy tu parę opcji sterowania, z tym, że musi być włożona karta pamięci SD do sterownika. Musi być wcześniej przygotowany plik do grawerowania. Jeżeli chcemy obsługiwać grawerkę za pomocą programów do obsługi lasera, czyli Laser GRBL lub Lightburn, należy połączyć komputer za pomocą kabla USB. W programie dostosowujemy parametry obrazu do grawerowanego materiału. Będziemy grawerować na stali nierdzewnej. Moc lasera 100%, prędkość 100 mm na minutę. Grawerowanie na ceramice. Prędkość 300 mm na minutę, moc 100%. Można też ciąć grubsze drewno, tak jak w tym przypadku 10 mm, z tym, że wymaga to kilkukrotnego przejazdu. Wycinanie wzoru ze sklejki o grubości 3 mm. W tym przypadku prędkość musimy ustawić w granicach od 100 do 200 mm, w zależności od rodzaju sklejki. Moc 100%.
A oto efekt końcowy. Plamka lasera to 0,08 na 0,08 mm. Cięcie jest precyzyjne i czyste. Grawerowanie fotografii. Tu musimy wybrać, jaki chcemy obraz mieć wygrawerowany, a następnie ustawić odpowiednią prędkość i moc. Prędkość to 2000 mm na minutę, maksymalna moc to 40% i musi być zmienna. Nie widać tego dobrze w obiektywie kamery, ale obraz wyszedł 3D. Inna praca, ale podobne parametry grawerowania. Po lekkim przeczyszczeniu papierem ściernym efekt jeszcze lepszy. Podczas grawerowania tego wzoru widać, jak precyzyjna jest ta maszyna. Wszystkie kąty ostre i zaokrąglenia są bardzo dokładne. Grawerka laserowa Longer Rai 5 to solidne urządzenie z ekranem dotykowym oraz precyzyjną głowicą. Koszt to około $340. Dziękuję za uwagę.